wszyscy narzekali trochę na ten tak zwany kompromis aborcyjny. On miał jedno, on miał same wady, nikogo nie zadowalał, ani tych, którzy byli zwolennikami legalnej aborcji, ani tych, którzy byli zwolennikami pełnego zakazu aborcji. Jak to z reguły z kompromisami, nikogo nie zadowalał, ale gwarantował jakiś elementarny pokój społeczny. To zostało zniszczone przez panią Kaję Godek, przez panią Przyłębską z pseudotrybunału, przez pana Kaczyńskiego, który osobiście się angażował w te decyzje. Więc chcę powiedzieć...